Drogowskazy. Zaczynamy drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Co roku do mórz i do oceanów trafiają miliony ton plastikowych śmieci. Jego cząstki są ogromnym zagrożeniem dla morskich ekosystemów, no i też dla ludzi. Ale całkowite konsekwencje zanieczyszczenia wód plastikiem są nieprzewidywalne, ostrzegają o tym naukowcy. Czy grożą nam plastikowe morza i oceany, z których życie zniknie na dobre? Jakie mogą być tego konsekwencje dla naszej przyszłości na Ziemi? O tym m.in. będę dziś rozmawiał z Rafałem Jankowskim, przedstawicielem WWF Polska. Witaj, Rafał. Witam, dzień dobry Państwu. Szacuje się, Rafale, że w krajach Unii Europejskiej każdego roku zużywanych i wyrzucanych jest łącznie 46 miliardów plastikowych butelek, 16 miliardów jednorazowych kubków do kawy, 580 miliardów niedopałków papierosów i 2,5 miliarda opakowań na wynos. I szokujące jest, jak wiele z tych przedmiotów, które wymieniłem przed chwilą, po prostu lądują potem w morzu i w oceanie. Rafale, czy naprawdę, według Twojej wiedzy, jako też fachowca, który się w WWF-ie zajmuje problematyką też mórz i oceanów, czy grożą na plastikowe morze i oceany? Czy taka będzie konsekwencja naszej ludzkiej niefrasobliwości, tak delikatnie to nazwę? No, bardzo ładne określenie, bardzo ładne słowo. No i muszę powiedzieć, że bardzo nam dobrze idzie, żeby osiągnąć ten efekt. To znaczy... Ten tragiczny efekt. Tragiczny efekt, tak? Bo trzeba sobie powiedzieć, że no ciężko na to pracujemy. Robimy co możemy i póki co udaje nam się ten efekt uzyskać. Są szacowania, które mówią, że do roku 2050 we wszechoceanie będzie więcej zanieczyszczeń plastikowych masowo niż ryb, które... morza i oceany zamieszkują. No i wszystkie statystyki, które mamy, pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze właśnie, żeby ten efekt osiągnąć. Szacuje się, że mniej więcej co minutę do mórz i oceanów trafia ogromna ilość plastiku, co można byłoby przyrównać do jednej wywrotki pełnej zapakowanych plastikowych śmieci, która byłaby wysypywana bezpośrednio do morza. Tak jak wspomniałeś, no to są często takie zanieczyszczenia, które pochodzą, no nie da się oszukać z lądu. To nie to, że ryby i ssaki morskie same sobie ten plastik produkują i zaśmiecają. 70-80% zanieczyszczeń, które trafiają do mórz i oceanów, trafiają właśnie z powierzchni lądu. Kolejne 70% tych zanieczyszczeń to właśnie zanieczyszczenia plastikowe. Tak jak powiedziałeś, często są to właśnie jakieś maseczki w dobie teraz Właśnie tak też takie medialne informacje widziałem, że właśnie grozi nam teraz plaga maseczek jednorazowych w morzach. Tak, i to było nawet już kilka dni, nawet po tym, jak pandemia się zaczęła, były już odnajdywane pierwsze maseczki na plażach i w oceanach. Kolejna rzecz, no to są oczywiście niedopałki papierosów, te wspomniane już wcześniej jednorazowe elementy typu słomki czy jakieś butelki plastikowe, reklamówki foliowe, no to są wszystko zatrważające ilości. No i najgorsze jest to, że to są rzeczy, z których nie korzystamy dużo i których nie staramy się nawet przetwarzać. To jest materiał, którego nie szanujemy, bo to, co trzeba oddać plastikowi, to jest super materiał. Znaczy w ogóle wszystkie tworzywa sztuczne, którymi dysponujemy, bardzo dużo nam ułatwiły życia. Jako materiał mają bardzo dużo zastosowań. Mogą być trwałe, wytrzymałe, elastyczne, plastyczne, wykorzystywane w przeróżny sposób. Wyprodukowanie jednej reklamówki foliowej trwa około sekundy. Później my z tej reklamówki najczęściej korzystamy około 15 minut. To jest średnia taka droga ze sklepu do domu i później tej reklamówki się pozbywamy. No, więc to tylko pokazuje tak naprawdę, jak ta skala wygląda. No i jeszcze dodać do tego, ile taka plastikowa reklamówka się rozkłada i co się z nią później dzieje. To jest kilkaset lat nawet. Pamiętasz, Rafale, taki film z Bali w Indonezji? On się przewinął dosyć mocno i solidnie przez media światowe. Jakiś płetwonurek nakręcił, że w morzu, czystym morzu, krystalicznie czystym morzu wokół wyspy, tej wulkanicznej, przepięknej zresztą, to wyglądało tak, jakby on pływał wśród meduz, a to były worki foliowe. To były śmieci, odpadki, klapki, wszystko. Nie wiem, czy widziałeś taki film w ogóle. I tak wygląda wiele wybrzeży, niestety. Widzieć nie widziałem, ale jestem w stanie to sobie wyobrazić. Natomiast widziałem też bardzo dużo innych produkcji i innych zdjęć, szczególnie właśnie z tymi wybrzeżami, co mówisz. Nasi wolontariusze w WWF i Błękitny Patrol, których serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. Co jakiś czas organizują takie akcje sprzątania plaży. Mamy kilka stałych, cyklicznych, że tak to nazwę, imprez, ale mamy też dużo spontanicznych wyjść na sprzątania. No i w roku 2018 w styczniu, czy w 2019, już nie pamiętam, trochę mi się to rozmywa. W każdym razie po sztormie, który był nad Morzem Bałtyckim, obserwowaliśmy bardzo dużą ilość zanieczyszczeń plastikowych, które to morze nam na brzeg, nawet nie tyle wyrzuciło,
rzuciło, co bym powiedział, najzwyczajniej oddało. I zdjęcia, które stamtąd mieliśmy, przypominały mi zdjęcia z odległych zakątków, które możemy obserwować w internecie. Z Azji Południowo-Wschodniej na przykład, albo z tych egzotycznych wysp. Więc tak się śmiałem trochę, że my już nie musimy jeździć na wakacje za granicę, żeby mieć te same widoki, bo te zanieczyszczenia mamy już u siebie na plaży. Niemieccy naukowcy, to jest ciekawe, dowiedli, to czytam w sieci, że nawet 95% zaśmiecającego oceany i morza plastiku pochodzi z zaledwie 10 wielkich rzek i jest efektem niewłaściwego zarządzania plastikowymi odpadami w ich dorzeczach. Nie wiem, naprawdę jest tak, że rzeki śmieci, Rafale, dewastują nam morza? Tak, to jest? To dotyczy chyba właśnie 10 największych rzek, z czego 8, jeśli dobrze pamiętam, znajduje się w Azji. Ja ci mogę wymienić. Yangtze, Indus, rzeka Żółta, Haihe, o ile dobrze czytam, Ganges, rzeka Perłowa, Amur i Mekong. To są w Azji, dwie pozostałe, Nil i Niger w Afryce, czyli Azja i Afryka. Tak, więc tutaj mamy ten problem. Cała masa zanieczyszczeń, które spływają tymi rzekami, nawet będąc właśnie chociażby w delcie Mekongu turystycznie, możemy zaobserwować, jak wiele tych zanieczyszczeń spływa tymi rzekami. Rzeki są jednymi z głównych dróg, którymi te zanieczyszczenia do mórz i oceanów się dostają. One po prostu transportują to zupełnie, tak? A jak to jest? Czy ludzie celowo wrzucają do rzek śmieci po prostu, idą z kubem, wyrzucają? Czy to na przykład wiatr zwiewa, ludzie nad tym nie panują? Jakieś nielegalne wysypiska, czy na przykład deszczówka, czy powódź na przykład zgarnia z lądu, to wszystko jest transportowane do rzeki i dalej potem trafia do morza i do oceanu. Chciałbym powiedzieć, że chyba wyczerpałeś jakby te możliwości, bo jest po trosze wszystkiego. Myślę, że tej celowości, nawet nie wiem, czy to w ten sposób ubierać, bo często tam nie ma tej świadomości ekologicznej. Mówię tu o Azji Południowo-Wschodniej, czy na przykład Indiach. I to nie jest jakiś przytyk, po prostu tak to trochę tam wygląda. Często śmieci są wyrzucane po prostu na ulicę. Właśnie mam taki widok z zeszłego roku z Wietnamu, w którym byłem, że w trakcie ulewy jeden z mieszkańców po prostu wyniósł plastikowy worek, położył na rzece, na stróżce wody, która spływała ulicą, i to trafiało tam później dalej do kanalizacji. Chociaż u nas to też nie zawsze wygląda lepiej. Może mamy trochę większą świadomość tego, że śmieci możemy wyrzucić do kosza, ale cały czas mamy przecież całą masę dzikich wysypisk. Cały czas możemy obserwować, jak ludzie proste rzeczy, jak papierek po cukierku, albo opakowanie po batonie, czy nawet filtr po zużytym papierosie, zamiast wyrzucić bezpośrednio do śmietnika, który znajduje się kilkanaście metrów od nich, wolą rzucić na ulicę. Ale ja znam takie plaże w Grecji nawet, zwłaszcza takie, wiesz, gdzie jest żwir, albo kamieniste plaże, że tam więcej niedopałków papierosów niż kamieni jest. I to wszystko potem trafia do morza. Wszystko. Tak, bo to jest też to, co można obserwować u nas bardzo często. No, już nie wspomnę o Bałtyku, jasne. Tak, przecież plaża to jest jedna wielka popielniczka, tak? No tak. I mam wrażenie, że trochę działa u ludzi to tak, że to, czego nie widać, tego nie ma, więc jeżeli... To można zasypać tak, szybko, jeżeli tak. Zasypiemy niedopałek papierosa, to problem jest rozwiązany, prawda? Już nie myślimy dalej o tych konsekwencjach, które nas spotykają. I chyba to jest główny problem, z którym się musimy mierzyć. Nawet nie brak świadomości ekologicznej, co brak takiego zwykłego pomyślunku i odpowiedzialności za to, co robimy. I chyba też trochę lenistwa, no bo przecież jednak na plażach strzeżonych, takich zorganizowanych, są kosze na śmieci, z których można skorzystać. Po prostu nie chce się tyłka podnieść, nie wiem, żeby przejść 50 metrów, tam zapalić i tam wrzucić od razu. Potem ktoś to zabierze i zutylizuje. Najprościej jest wkręcić w piach po prostu. No tak. I wydaje mi się, że jest jeszcze jedna rzecz, która nie jest dowiedziona naukowo, ale wydaje mi się, że puste opakowania są cięższe niż pełne, bo w momencie, kiedy jesteśmy w stanie przynieść na plażę opakowanie z chipsami i na przykład butelkę po wodzie, dlaczego nie jesteśmy w stanie tego pustego opakowania już zabrać z powrotem? Więc musi być chyba zauważalnie ciężkie, skoro nie jesteśmy w stanie podjąć takiego wysiłku. Ostatnio widziałem, pamiętam, taki reportaż chyba z Senegalu, gdzie na jednej z plaż chyba więcej było śmieci niż piasku i ten przygnębiający widok, to nie zapomnę tego, tych rybaków brnących przez te kolorowe hałdy do swoich łodzi. No i ten problem, no, narasta zamiast zanikać niestety. Chyba w wielu akwenach jest już więcej śmieci w wodzie niż ryb. Tutaj Afryka Zachodnia akurat się kłania, tam jest jakiś dramat podobno. Rzeczywiście obserwujemy coraz więcej tych zanieczyszczeń plastikowych. No właśnie, to jest też trochę tak, że my z tą produkcją plastiku nie ustajemy. To znaczy nawet widziałem jakieś statystyki z 2010 roku i one później były aktualizowane. Co prawda globalna produkcja plastiku cały czas wzrasta. W Europie ona się zatrzymała na poziomie chyba, ojejku, nie chcę skłamać, z jednostką, więc może jej nie podam teraz. Natomiast wyglądało to tak, że w Europie ta produkcja plastiku zatrzymała się na stałym poziomie i wydawało się, że w jakiś sposób sobie z tym problemem zaczynamy radzić. Natomiast trzeba pamiętać, że cały czas, mimo tego, że plastiku nie produkowaliśmy, to ściągaliśmy go z zagranicy w formie
opakowań różnego rodzaju, więc tak naprawdę myśmy ten problem produkcji przerzucili na inne kraje poza Europą, a cały czas z konsekwencjami tych zanieczyszczeń musimy się mierzyć. Być może się ze mną zgodzisz, Rafale, że morze i oceany były przez lata traktowane przez człowieka jako coś nieskończonego, prawda? I jako coś, co bez żadnej szkody przyjmie dosłownie każdą ilość śmieci i ścieków. I o ile wcześniej w historii ludzkości ekosystem wodny no jakoś tam dawał sobie radę z rozkładaniem dużej części odpadów organicznych, o tyle dziś z milionami ton odpadów z tworzyw sztucznych już tak nie jest, prawda? Własną olbrzymią plamę czy też wyspę śmieci w zasadzie to chyba mają już wszystkie morze i oceany na Ziemi. Czy jest jakakolwiek szansa, tak się zastanawiam trochę głośno, żeby za przeproszeniem ten syf jakkolwiek pozbierać z mórz i oceanów, nie wiem, nanoroboty, bo słyszałem również o takich pomysłach, żeby je po prostu wpuścić do mórz i do oceanów, czy czekać, aż one się same rozłożą, na przykład pod wpływem promieni słonecznych, tak tylko. Potem się pojawia drugi problem, tak, bo się robią mikrocząsteczki plastiku. I co dalej się z nimi dzieje? To już oddaję tobie głos. Właśnie trzeba pamiętać, w ogóle nie wiem, który wątek teraz poruszyć, bo jeżeli chodzi o jakieś takie prognozy i próby rozwiązania tego problemu, to ja tu jednak jestem pesymistą. Ja też. Chociaż może nie pesymistą, realistą, bym powiedział bardziej, bo rzeczywiście są co prawda programy, chociażby Ocean Cleanup, które starają się rozwiązywać problem zanieczyszczeń plastikowych, natomiast te plamy śmieci, które są, wielka pacyficzna plama śmieci, ja pamiętam porównanie do 4- czy 5-krotności powierzchni Polski. Natomiast wydaje mi się, że problem będziemy rozwiązywać sami w momencie, kiedy skończą nam się surowce i będziemy szukali jakiegoś źródła i wtedy zaczniemy uderzać do wysypisk i właśnie do tych oceanicznych plam, żeby pozyskiwać materiał, który będziemy mogli później wykorzystywać. Natomiast myśleć byłoby trzeba, co zrobić, żeby ten plastik wykorzystywać już teraz i jak nie doprowadzać do tych zanieczyszczeń. Natomiast jeżeli mówiąc o mikroplastiku, to rzeczywiście materia organiczna ma to do siebie, że ona się rozłoży i będzie ponownie wykorzystana przez środowisko. Natomiast z plastikiem jest ten problem, że nawet jeżeli on się rozłoży i będzie niewidoczny dla naszych oczu, będzie miał tą wielkość frakcji poniżej 5 mm, a nawet jeszcze mniejsze może być nanoplastikiem, to cały czas będą takie elementy, które nie będą mogły być wykorzystywane przez środowisko w żaden sposób. Czyli to zanieczyszczenie, mimo tego, że będzie niewidoczne, mimo tego, że się rozłoży i my fizycznie już go nie będziemy widzieć, może dopiero pod mikroskopem, to zanieczyszczenie cały czas będzie. I to jest coś, co będzie też do nas wracać, bo jeżeli są to rzeczy, które znajdują się w morzach, w oceanach, stanowią one później, czy mogą stanowić pokarm dla ryb. No właśnie, badania naukowe pokazują, Rafale, że 99% zwierząt morskich żywiło się przynajmniej raz w życiu mikroplastikiem. O właśnie. I to jest na rybek często, tak? Potem ta ryba rośnie, brzuszek jej się napełnia mikrocząstkami plastiku i potem ląduje u nas na talerzu. Tak, albo nawet trafia do zwierząt wyższego, które są wyżej położone w tej piramidzie troficznej. No ale ostatecznie, jeżeli spożywamy ryby czy owoce morza, no to trafia też do nas. Badania z 2017 roku, czy z 2018 austriackie, pokazały, że w próbkach 7 badanych osób, czyli we wszystkich próbkach, było można znaleźć w próbkach kału cząsteczki mikroplastiku. Czyli to nie jest już jakaś konfabulacja, że my sobie dywagujemy, czy ten mikroplastik do nas trafi, czy nie, tylko to są już twarde dowody na to, że to już z nami żyje i to dosłownie z nami. Wyrzucanie śmieci do oceanów nie tylko powoduje cierpienie zwierząt morskich, ale także niesie ze sobą poważne konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Każdego roku umierają albo chorują tysiące morskich ptaków, żółwi, ryb, fok oraz weleni tylko ze względu na to, że zaplątują się na przykład w sieci rybackie porzucone, tak, takie tekstylne. To też jest problem, bo to jest ogromny śmieć, taka sieć, tak? Wiele z nich myli, zwłaszcza plastik, z jedzeniem, tak, co sprawia, że umierają z głodu, z żołądkami zapchanymi plastikowymi odpadkami. Tu mi się przewijają teraz przez głowę, przed oczami takie filmy, co jakiś czas też pokazują wyrzucone na brzeg wielkie cielska waleni wielorybów, które po otwarciu się okazały, że miały po prostu, nie wiem, pół tony śmieci w żołądku, na przykład, tak, plastikowych. Worki foliowe, to wszystko, wiesz, z kiszkami poplątane i taki waleń po prostu umiera. No tak, te zanieczyszczenia plastikowe są rzeczywiście dużym zagrożeniem dla zwierząt, które są związane z morzem. Nawet u nas w Bałtyku mieliśmy niejednokrotnie przypadki chociażby fok, które ginęły, tak, albo które znajdowaliśmy z jakimiś plastikowymi elementami, czy to właśnie na szyi na przykład, tak? Tak, albo były to na przykład sieci rybackie zagubione, albo gdzieś zerwane, albo to były opony, albo jakieś inne żyłki, foliowe reklamówki, cała masa tych zanieczyszczeń, no i zwierzęta też nie zawsze są w stanie tak selektywnie do nich podejść. Czasami z ciekawości, czasami przez przypadek, ale są w stanie takie rzeczy połknąć. No jak to połkną, to już prawdopodobnie zostanie z nimi na zawsze. No i tak jak powiedziałeś, są te zwierzęta, które umierają
zdarzają z żołądkami wypełnionymi plastikiem, czyli... Żółwie morskie na przykład. Tak, albo albatrosy. No w zasadzie wszystkie zwierzęta są na to narażone i najgorsze jest w tym wszystkim to, że te zwierzęta umierają z głodu, mając pełen żołądek. W sieci czytam, że 80% substancji, które zanieczyszczają morze i oceany, powstaje na lądzie. Nie zawsze pochodzą one z działalności przemysłowej lub codziennej aktywności człowieka na obszarach nadmorskich. Sporym problemem jest również ogromne zanieczyszczenie nadmorskich plaż, samych plaż. Na niewiele ponad 100-metrowym odcinku plaży na atlantyckim wybrzeżu Europy znaleźć można przeciętnie, takie dane znajduje w sieci, 700 większych plastikowych odpadów. I tak się trochę zastanawiam teraz, Rafał, jak powstrzymać urlopowiczów, żeby nie robili z plaży śmietniska. No niektórzy są wyjątkowo odporni na apele i na edukację. Zresztą WWF też próbuje edukować, tak? I co? Jaki jest tego skutek? Skutek jest taki, że... Mają ważniejsze problemy. No wiele się nie zmienia, tym bardziej, że dużo osób to są sezonowcy, tak? Osoby, które po roku spędzonym w innej części kraju przyjeżdża dosłownie na chwilę, na tydzień, dwa, trzy nad morze i chyba nie do końca ich interesuje to, w jakim stanie to morze zostawią, bo jeżeli, no właśnie, jeżeli to wszystko zostanie przesypane piaskiem, albo nawet posprzątane przez urzędy morskie, albo przez władze gminy, albo przez wolontariuszy, którzy takie akcje organizują, no to taka osoba nie bardzo myśli o tym, co zostawia za sobą. To, co trzeba byłoby zrobić, no to próbować jakoś bardzo mocno i twardo zmieniać świadomość ludzi na temat zanieczyszczeń, które generujemy. Z drugiej strony może większa liczba patroli, może większa liczba kar za zaśmiecanie, aczkolwiek ciężko człowieka na tym przyłapać, bo to jest dosłownie chwila. Wyrzucenie papierka już nie ma problemu. Musimy przede wszystkim pamiętać o sobie, w jaki sposób my podchodzimy do tych zanieczyszczeń, w jaki sposób my te zanieczyszczenia generujemy, które z przedmiotów w ogóle, czy rzeczy, które ze sobą bierzemy, które są nam koniecznie potrzebne, bo może to trzeba podejść trochę od drugiej strony. Nie to, w jaki sposób radzić sobie ze śmieciami, tylko w jaki sposób ich nie produkować, w jaki sposób ich nie przynosić na te plaże. Dobrym rozwiązaniem są na przykład chociażby, jak mam tutaj butelkę wielorazowego użytku, którą można napełnić wodą. Nie trzeba kupować wody opakowanej w plastik, który za chwilę się wyrzuci, prawda? Więc chyba trzeba też zacząć przede wszystkim od siebie, a później próbować też delikatnie wpływać na innych, może rozmawiać ze znajomymi, szukać tych dróg do tego, żeby te rozwiązania wprowadzać. No a swoją drogą kampanie społeczne. Ja mam nadzieję, że to się kiedyś przełoży, ale jednak wydaje się, że skuteczność ich jest trochę jednak za mała. A sprawa jest poważna. Wyniki badań, które w 2004 roku opublikował w USA niezależny Instytut Algalita, pokazują, że od lat zawartość plastikowych i sztucznych odpadów w morzach systematycznie wypiera obecność planktonu. Na początku tego stulecia Pacyfik zawierał już ponad 6 razy więcej plastiku niż organizmów żywych. Przecież to się w głowie nie mieści. To jest równia pochyła. My idziemy w kierunku katastrofy zupełnej. Co z tym robimy? Żyjemy tak naprawdę chwilą. Tak jak wspominałem wcześniej, też nie troszczymy się do końca o te konsekwencje. Ciężko nam przewidzieć to, jak nasze działania będą wpływały na życie chociażby naszych dzieci za 20-40 lat. To, co mówiłem też, w roku 2050 prawdopodobnie masowo więcej będzie plastiku niż ryb w oceanach. Ryby też swoją drogą przełowimy, ale o tym pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, tak. Za chwilę rozmawiać, więc trzeba działać już. Tylko też w jaki sposób? No to jest cholernie trudne pytanie, bo z jednej strony trzeba zaczynać od siebie, ale też nie można przerzucać całej winy na konsumenta, prawda? Więc trzeba szukać rozwiązań systemowych. A żeby szukać rozwiązań systemowych, musimy wybierać mądrych ludzi, którzy będą kierować naszym krajem i którzy mają priorytety ekologiczne postawione bardzo wysoko. A jak WWF, Rafale, ocenia czystość Bałtyku? Też jest coraz bardziej plastikowy, pełen odpadków, bo to, że jest w nim coraz mniej ryb, no to wiemy już od lat, tak? Można się w nim, nie wiem, bezpiecznie kąpać na przykład, coś ciekawego zobaczyć pod wodą. Chce się snurkować, o ile woda oczywiście danego dnia jest przejrzysta, tak? Bo to w Bałtyku różnie bywa z tym. No myślę, że w Bałtyku właśnie nurkowanie i podglądanie tego życia pod wodą raczej jest mniej ekscytujące pewnie niż w innych akwenach. I raczej będzie często niemożliwe. Czy jest bezpieczne do nurkowania, czy do pływania? Z reguły tak, aczkolwiek musimy też pamiętać o zakwitach sinic, które nas spotykają. W roku 2018 spośród prawie 150 kąpielisk, które były otwarte na Bałtyku, okresowo 1/3 z nich była wyłączona przez okres co najmniej jednego dnia, w niektórych miejscach nawet do 15 dni, z powodu właśnie zakwitu sinic.
nic, które mogą powodować negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia. Mogą powodować albo problemy żołądkowe, albo jakieś problemy dermatologiczne. W chałupach bodajże to zamknięcie kąpielisk trwało przez 15 dni, więc też wyobraźmy sobie ten czynnik ekonomiczny, który tutaj wpływa. Ktoś jedzie na 2 tygodnie na wakacje i nie może przez ani jeden dzień wykąpać się w Bałtyku ze względu na to, że jest czerwona flaga. W studiu Drogowskazów dziś ze mną Rafał Jankowski z WWF Polska. Rozmawiamy o przyszłości mórz i oceanów, które człowiek zamienia w śmietnisko niestety i z którego wyławia co się tylko da, takie można odnieść wrażenie. W drugiej części chciałbym, Rafał, żebyśmy porozmawiali sobie właśnie o przełowieniu, dobrze? O tym, czy morze i oceany stopniowo zamieniają się w jałową pustynię i jaki to może mieć skutek dla naszego gatunku. Michał Poklękowski, Drogowskazy, wracają już za chwilę, zapraszam. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Czas na drugą część Drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś z moim gościem rozmawiam o przyszłości nas wszystkich, która ma bezpośredni związek z morzami i oceanami, bo jeśli z nich zniknie życie, jakie znamy, a zostaną śmieci, no to przyszłość Homo sapiens nie przedstawia się zbyt różowo. Ze mną w studiu cały czas Rafał Jankowski z WWF Polska. Witaj ponownie, Rafale. Witam Państwa. Rafale, czy będąc na wakacjach nad morzem, jakimkolwiek, kupiłbyś na pamiątkę egzotyczną muszlę, żeby ją sobie postawić na telewizorze, czy szkielet koralowca, żeby ozdobić nim łazienkę? Podchwytliwe pytanie. Podchwytliwe, trochę prowokacyjne. Prowokacyjne, ale nie kupiłbym. Wydaje mi się, że jednak taka muszla czy element koralowca dużo, dużo lepiej pasuje i sprawdza się w tym miejscu, w którym obecnie jest i to na pewno nie będzie nigdy mój telewizor, którego zresztą nie mam. Ale właśnie ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, a to przecież większość tych muszli, które możemy zobaczyć na straganach, nad Bałtykiem na przykład, w różnych kurortach, to trzeba najpierw tego ślimaka wyprosić ze środka, tak, żeby potem ktoś mógł sobie taką muszlę kupić. A ludzie tak dosyć bezrefleksyjnie do tego podchodzą, jakby na przykład muszle rosły na drzewach i po prostu spadały nam na głowy. Wydaje mi się, że to też wynika... Nie mówiąc już o koralowcach na przykład, tak, których nie wolno zresztą przewozić. No, wydaje się, że to jest taka dość ludzka potrzeba, że chcemy w jakiś sposób upamiętnić tą naszą wizytę nad morzem i mieć jakąś pamiątkę, bardzo fizyczną często. Widocznie wspomnienia nam już nie wystarczają. Zdjęcia to nie to samo. No i szukamy jakiejś opcji, która może nam przypomnieć i często to są właśnie albo muszle, albo jakieś fragmenty zwierząt, które gdzieś możemy znaleźć na zagranicznych podróżach, albo właśnie elementy koralowców, tak jak wspominałeś. Czy z plaży, tak się też zastanawiam, w ogóle wolno nam zabrać na przykład muszelkę znalezioną gdzieś tam na piasku, na przykład na Sardynii, nie wiem czy słyszałeś, od jakiegoś czasu obowiązują bardzo surowe kary za zabieranie z tamtejszych plaż właściwie do czegokolwiek, kamyków, piasku, o muszlach nawet nie wspominając, a tak się też zastanawiam, czy można, Rafale, winić zwykłych turystów, że bez refleksyjnie zabierają z plaży pamiątkę, zabierają ze sobą wspomnienia z nadmorza w postaci właśnie pustej muszelki, kamyka, piasku czy żwiru. Ale z drugiej strony, gdyby tak każdy sobie coś wziął, no to na przykład na takiej Sardynii, o której przed chwilą powiedziałem, no to nie wiem, to po jakichś betonowych blokach ludzie by wchodzili do wody. Nie byłoby piasku, kamyków, muszli, czegokolwiek. Muszę powiedzieć, że jeżeli nie mielibyśmy winić tych ludzi, którzy to robią, to nie mamy kogo winić. To znaczy sami jesteśmy odpowiedzialni za te nasze decyzje. Mhm. Sami decydujemy, co weźmiemy do ręki, co włożymy do plecaka. Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć w każdym miejscu, w którym jesteśmy i w którym chcemy przywieźć jakąś formę pamiątki, czy właśnie biorąc coś, co przynależy do tego konkretnego ekosystemu, do tego konkretnego miejsca, czy nie szkodzimy w ten sposób środowisku. Trzeba się też dowiedzieć, czy... Może nie dowiedzieć. Ja bym się zastanowił przede wszystkim, czy te rzeczy są nam potrzebne. Czy to jest coś, bez czego nasze życie będzie wyglądało gorzej, czy będzie jakieś uboższe, bo to, że inni, na przykład nasi znajomi, przywożą takie pamiątki, też nie zawsze znaczy, że my musimy zrobić to samo, a możemy znaleźć coś bardziej wartościowego. To znaczy mam na myśli tutaj już jakieś wspomnienia, które chyba przełożą się dużo bardziej na tą jakość wypoczynku i później na przeżywanie i wspominanie tego, co będziemy robić. Ludzka chciwość tutaj nie ma granic niestety, Rafale. Pamiętam, że tutaj w redakcji zelektryzowała nas wiadomość właśnie z Włoch, z Sardynii. Złapali faceta na lotnisku, turystę, chyba z Holandii, który próbował wywieźć z Sardynii do siebie 25 kg piasku z plaży. Rozumiesz? O czym my tu mówimy? 25 kilo piasku chciał zabrać ze sobą. I to nie jest odosobniony przypadek, bo słyszałem też o identycznych sytuacjach w Polsce, w pociągu. Chyba jakiś kolega opowiadał, że pomagał pani przenosić plecak czy walizkę w drodze powrotnej. Okazało się, że właśnie w środku było kilka słoików z piaskiem, z kamykami, więc no tutaj daleko od tego pana z Sardynii też tak naprawdę nie jesteśmy. Na zanieczyszczenie oceanów plastikiem wielokrotnie zwracał uwagę papież Franciszek. Często powtarza
iż morza przypominają nam o przymierzu między ludzkością a środowiskiem. Któż przekształcił cudowny świat mórz w podwodne cmentarze, pozbawione koloru i życia? Zapytał z wyrzutem w jednej ze swoich encyklik. No ale apele głowy Kościoła chyba na niewiele się zdają. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby miliardy ludzi w końcu zrozumiały, że dobra kondycja morza czy oceanu to nasze być albo nie być. Nie wiem, może chyba głód powinien nam zajrzeć w oczy. Części osób to już zagląda, bo około 12% ludzi na świecie jest w jakiś sposób uzależniona od pracy w sektorze rybołówstwa, w tym szeroko pojętym przemyśle. No i jak czytać raporty czy jakieś wypowiedzi ludzi z różnych części świata, to każdy z nich zauważa, że tych ryb jest po prostu mniej, że to życie tych ludzi już tam na miejscu wygląda drastycznie inaczej. 98% ludzi na świecie, którzy zajmują się rybołówstwem, to są ludzie, którzy pochodzą z krajów rozwijających się. Też trzeba pamiętać, że te nasze decyzje odnośnie tego, co jak kupujemy, to przekładają się na ludzi w zupełnie innych częściach świata. Że to nie jest tylko nasze podejście, że dzisiaj powiedzmy nie zjem ryby albo zjem rybę, tylko że to ma też globalne konsekwencje. I my tutaj, Europejczycy, bardzo mocno też odpowiadamy za ten rynek światowy. Na stronie WWF Polska czytam: zasoby ryb i owoców morza na świecie drastycznie maleją. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa aż 30% światowych zasobów ryb jest przełowionych, a 60% poławianych na najwyższym możliwym poziomie. Jeśli nie zmienimy naszych przyzwyczajeń, niektóre gatunki ryb i owoców morza mogą przez to całkowicie zniknąć, a wraz z nimi wiele innych gatunków, które pełnią istotną rolę w ekosystemach morskich. To jest system naczyń połączonych, prawda? No to teraz bierzmy te liczby do kupy. 30% przeławianych i 60% na najwyższym możliwym poziomie. 90% stad ryb jest albo przeeksploatowana, albo wykorzystywana tak bardzo, że nie jest w stanie wzrastać, reprodukować się, tak? Więc zostaje jedynie jakieś 10%, które są poławiane w sposób zrównoważony. A propos tej nieskończoności, o której wcześniej mówiłeś, wczoraj przypadkiem właśnie oglądałem jakiś stand-up, niestety artysty, nie pamiętam, który użył takiego sformułowania, że ryby są nieskończone. Cofając się, nie wiem, 2000 lat i próbując sobie wyobrazić jakby oczami tamtego człowieka, rzeczywiście ryb występowało w takiej ilości, że nie byliśmy w stanie tego policzyć. Nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić tego ogromu ilości ryb, które występuje w morzach i oceanach. Czyli to było tak w pewien sposób można metaforycznie powiedzieć nieskończone. I co my z tą nieskończonością robimy? My wyczerpujemy tę nieskończoność, którą mieliśmy. I niestety to się będzie później przekładać na nasze życie. Może w pierwszej kolejności przełoży się na rybaków w Filipinach albo w Wietnamie i my tego do końca nie odczujemy, no ale za chwilę też będziemy czuć pustkę na naszych własnych talerzach. Ja tak się zastanawiam, czy te wszystkie ryby, które każdego dnia są podejmowane z mórz i oceanów, czy one rzeczywiście są zjadane przez ludzi? Tutaj się trochę kłania marnowanie żywności. Czy to ma sens po prostu, tak? Wyławianie tyle tych ryb, czy przynajmniej, nie wiem, 85% jest tego autentycznie przez ludzi zjadanych. Problem jest jeszcze taki, że w trakcie poławiania określonych gatunków, nie wiem, ryb czy właśnie owoców morza, mamy do czynienia też z tak zwanym przyłowem, czyli do sieci łapią się organizmy, które nie są bezpośrednim celem przyłowu i to nie żółwie muszą być... Żółwie na przykład. Tak, to mogą być żółwie, ale też nie muszą. To mogą być też inne gatunki ryb, które później mogą stanowić odrzut, bo tym ludziom są niepotrzebne, one nie przyniosą im jakichś tam korzyści wymiernej finansowej. Była taka statystyka, że na 1 kilogram krewetek, który jest wyławiany, marnuje się 10 kilogramów innych zwierząt, które zamieszkują w morzach i oceanach. Tutaj się też kłania ta drastyczna forma połowy rekinów, też w Azji zwłaszcza, chyba oni tam to praktykują, prawda, że się podejmuje rekiny z wody, obcina im się płetwy, które potem Chińczycy pałaszują za ciężkie pieniądze i jeszcze żywe rekiny się wrzuca z powrotem do morza, bo nawet się im nie chce już tam ogłuszyć czy zabić, tak, tylko jeszcze żywe, tak jakby człowieka, nie wiem, obciąć mu kończyny i go wrzucić do wody, tak? Tak, i to jest, znaczy to już jest po prostu jakiś wyższy poziom okrucieństwa, tak. bo ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić sytuacji. Znaczy te rekiny toną po prostu, tak? Tak, bo nie są w stanie później zdobywać pokarmu, więc podejrzewam, że to też jest kilkudniowy proces umierania, ale takiego naprawdę drastycznego, połączonego z wykrwawianiem się, z głodem, z paniką i strachem. To chyba tylko jako ludzie jesteśmy w stanie coś takiego... Wiesz, bo to też chodzi o marnowanie, okej, to płetwy są tam jakimś ułamkiem, jakimś procentem tylko jakby całego ciała rekiniego, tak? Reszta się po prostu marnuje. To już w tych kategoriach też nawet trochę myślę, takich czysto ekonomicznych. Wiem, że może niedobrze, ale akurat w tych teraz myślę. Przyzwyczailiśmy się chyba też
do tego, że mamy dużo rzeczy dostępnych pod ręką, więc może na chwilę odejdę od tematu ryb, żeby to bardziej zobrazować, ale już nie naprawiamy rzeczy. Jeżeli coś nam się zepsuje, to najczęściej idzie do wyrzucenia, mimo tego, że można byłoby tylko wymienić niewielką część jakichś podzespołów, ale to też już się ekonomicznie nam nie opłaca. Więc musimy chyba trochę zmienić sposób myślenia z tego, że nie wszystko musi nam się opłacać, nie wszystko musi być bardziej korzystne finansowo, ale powinno być też korzystne ekologicznie. Nie tylko ekonomicznie, ale też ekologicznie. Z doświadczenia wiem, Rafale, że na przykład wokół greckich wysp na Morzu Śródziemnym, a w Grecji spędziłem ładnych parę miesięcy życia, w wielu miejscach już w ogóle nie ma dużych ryb. Mówię o dużych rybach. Problemem w tym akwenie jest na przykład łowienie z kuszą dla sportu. Do ryb się strzela po prostu dla rozrywki. Im większa ryba, tym lepsza, bo łatwiej trafić, wiadomo, prawda? I nawet łowca tych ryb nie zabiera potem ze sobą, żeby je zjeść. Zabija po prostu dla zabawy. No smutne, ale tak to wygląda. Dwukrotnie, pamiętam, byłem na Krecie akurat świadkiem interwencji greckiej policji, która ścigała turystów z kuszami do polowania podwodnego. Zabić dla sportu dużą rybę i nawet jej nie zjeść. Co trzeba mieć w głowie? No próbę osiągnięcia jakiejś własnej... Jakiejś satysfakcji takiej. Satysfakcji, tak. Adrenalina, satysfakcja. Takiej bezrefleksyjnej, bo o ile jeszcze przeznaczamy to zwierzę na śmierć, to byłbym w stanie jakoś tam przynajmniej ze swoją... No, żeby je zjeść po prostu, żeby przetrwać, tak? Tak, przymknąć na to oko, ale w tym momencie już nie potrzebujemy takich rzeczy dla przetrwania. To znaczy jesteśmy w stanie zdobyć pożywienie mniej brutalnie, po prostu idąc do sklepu i ładując je do koszyka. No ale to też problem właśnie naszego podejścia do świata, do środowiska. No cały czas mam wrażenie, że dużo osób traktuje jednak zasoby czy surowców, czy zwierzęta jako coś, co jest nieskończone, jako coś, co będzie zawsze. Bo takie jeszcze było myślenie tam 100 czy 200 lat temu i bardzo mocno się tego myślenia trzymamy. Czy człowiek musi jeszcze dzisiaj, Rafale, pozbawiać życia wieloryby, żeby przeżyć, żeby mieć co jeść? Czy tak jak w Japonii jest to już tylko właściwie element tradycji, a z mięsa waleni robi się karmę dla psów i kotów? Takie widziałem dokumenty w telewizji kiedyś, bo ludzie coraz mniej chętnie, nawet w tej Japonii, o której teraz mówię, kładą na talerze mięso wieloryba. Po co łowić wieloryby jeszcze? To cały czas będzie biznes, na pewno. Jednak chyba trochę tradycja. Podtrzymywanie jakiejś gałęzi gospodarki. Trochę sztuczne, mam wrażenie. Tak, to też będzie tradycja i kultura. No, podobnie zresztą jak łowiectwo w Polsce. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak naprawdę w tym momencie, jeżeli chcielibyśmy podejść w 100% fair do środowiska, powinniśmy w ogóle zrezygnować z jakichkolwiek połowów czy hodowli zwierząt, bo w takiej globalnej skali jest to już tylko marnowanie zasobów. A dodatkowo jeszcze polowania na wieloryby, które, tak jak wspomniałeś, przerabiane są później na karmę dla zwierząt domowych i coraz rzadziej nawet zwykli Japończycy sięgają po te elementy, no to się nasuwa oczywiste pytanie, dlaczego? Po co? Czy ciągle musimy kultywować rzeczy, które tak naprawdę już... Są bez sensu, są szkodliwe, tak? Dla środowiska naturalnego po prostu. No dokładnie. Czy można jakoś zmniejszyć presję człowieka na morze i oceany? Ludzi jest coraz więcej, mają nieposkromiony apetyt, no taki jest nasz gatunek, tak? Co nam grozi, Rafale, kiedy morze i oceany zamienią się w jałowe pustynie? Bo takie zagrożenie jest. Znikniemy po prostu. To już jest taki najczarniejszy scenariusz oczywiście. No ale też nie jest jakiś bardzo nierealistyczny, bo te nasze zapędy konsumpcjonistyczne, już pomijając sam fakt marnowania żywności, ale przede wszystkim właśnie nasze podejście do pokarmu, który mamy. Teraz żyjemy w czasach bardzo dużej obfitości. Większość ludzi ma nieograniczony dostęp do jedzenia, przynajmniej w Europie czy Stanach Zjednoczonych. No i ta żywność jest bezprecedensowo marnowana. To nie jest tak, że nie mamy żywności, żeby wyżywić wszystkich ludzi na świecie. Problem jest z nierówną dystrybucją tej żywności. My o żywność już się przestaliśmy troszczyć. Jesteśmy innym pokoleniem, które ma wszystko pod ręką. Jesteśmy pokoleniem, które oparło się na hodowlach przemysłowych, no i to trochę nas niszczy. Żywność jest tania, jest ogólnie dostępna, jest jak powietrze. Ona po prostu jest. Człowiek się nad tym nie zastanawia, tak? Albo chociaż te koszty są tak poukrywane, że my ich bezpośrednio nie odczuwamy, no bo poza zwykłą ceną, którą płacimy w sklepie, to są jeszcze miliony czy miliardy w dotacjach dla różnych sektorów, które są związane z pozyskiwaniem żywności, no ale jeszcze kolejne miliardy, które płacimy na służbę zdrowia, żeby później te negatywne skutki tego naszego podejścia do jedzenia, żeby leczyć, no i tak samo koszty środowiskowe, chociażby smog, chociażby właśnie oczyszczanie z zanieczyszczeń w rzekach i tak dalej, i tak dalej. Słynny przyrodnik Sir David Attenborough ostrzega, że światowe zasoby mórz i oceanów stoją przed największym zagrożeniem w historii. Masowe rybołówstwo przemysłowe zagraża całemu ekosystemowi morskiemu i oceanicznemu. Czy mielibyśmy przestać na jakiś czas, nie wiem, jeść owoce morza, ryby w takich ilościach jak do tej pory? Przecież to jest niewykonalne. Niektórzy tylko to jedzą i tylko to mogą mieć na talerzu, to co złowią w morzu. I to nie są tysiące ludzi, to są dziesiątki
dziesiątki milionów, jeśli nie setki. Uzależniono od tego, co zostanie wyłowione z morza czy oceanu. Tak. Zastanawiam się, wiesz, nad jakąś alternatywą po prostu, tak, dla nich. Tylko nie mówimy tutaj o ludziach w Europie, a duża część z poławianych ryb i owoców morza trafia na rynki europejskie i do Ameryki Północnej. Dla nas, to co my powinniśmy robić, to ja widzę dwie drogi. Jeżeli już sobie naprawdę nie wyobrażamy życia bez krewetki czy bez łososia, to starajmy się dokonywać odpowiedzialnych decyzji. WWF co roku wypuszcza poradnik Jaka ryba na obiad, dzięki któremu idąc do sklepu możemy wybrać taką rybę, która będzie jak najbardziej nasza decyzja będzie jak najbardziej przyjazna środowisku. Znaczy nie zagrozi jej populacji, powiedzmy, tak? Dokładnie. Że to jest ta populacja, która jeszcze nie jest, powiedzmy, w jakimś krytycznym zagrożeniu. Tam mamy takie trzy światła, czerwone, żółte, zielone. Zielone oznacza, że ten gatunek poławiany dokładnie w tym miejscu, w określonym miejscu, określoną metodą połowową nie zagraża negatywnie środowisku. Później mamy żółte światło, czyli to jest taki wybór, nad którym najlepiej się zastanowić chwilę. Jeżeli nie jest to naprawdę najwyższa konieczność, to lepiej z niego zrezygnować. No i czerwone światło, czyli zdecydowany stop. Tej ryby, tego zwierzęcia nie kupujemy. W wielu afrykańskich krajach jest taka sytuacja, zwłaszcza w Afryce Zachodniej, o której trochę już mówiłem w pierwszej części drogowskazów, że lokalni mali rybacy, wiesz, tacy tradycyjni, nie mają zasadniczo już czego łowić w morzu, bo wzdłuż wybrzeża operują chińscy, europejscy, rosyjscy armatorzy z setkami kutrów przemysłowych, a z nimi, no jak się domyślasz, nie ma żadnej konkurencji po prostu, bo te kutry łapią wszystko, co się rusza tak naprawdę. I tym rybakom tradycyjnym, którzy zazwyczaj łowią tylko tyle, ile muszą dla siebie, dla rodziny, żeby na targowisku sprzedać, oni nie wygrają z nimi, ci rybacy tradycyjni. No nie wygrają, dlatego, ale pytanie właśnie, co się dzieje z tymi zwierzętami, z organizmami, które są poławiane właśnie przez te wielkie komercyjne firmy. One trafiają później na nasze stoły, ale nie tylko. To też są zwierzęta, które są później przerabiane na paszę, chociażby, która jest zużywana w hodowlach zwierząt. Mączka rybna, tak? Albo jakieś inne tam warianty, do końca się na tym nie znam. No ale właśnie pozyskujemy te zwierzęta tylko po to, żeby później karmić jeszcze nimi inne zwierzęta. Więc moją taką rekomendacją byłoby chyba jak najszybsze przejście na wegetarianizm, który jest dużo bardziej efektywny, jeżeli chodzi o wykorzystanie zasobów, bo przy produkcji mięsa musimy zużyć wodę, musimy zużyć jakiś tam prąd, musimy zużyć rośliny w dużo większej ilości niż... Antybiotyki. Tak, antybiotyki to już w ogóle osobny temat, a propos zanieczyszczania rzeki i mórz. No ale właśnie, wydaje się, że łatwiej byłoby zjeść te warzywa i mieć warzywa na swoim talerzu, niż warzywa przeznaczać na paszę dla zwierząt i później w tak nieefektywny sposób tę energię odzyskiwać. Kończymy drugą część drogowskazów. Dzisiaj ze mną i z wami Rafał Jankowski z WWF Polska. Rozmawiamy o coraz gorszej kondycji mórz i oceanów, o nadmiernym eksploatowaniu i niszczeniu morskich ekosystemów, o tym, że bez zdrowych i bez czystych mórz i oceanów na Ziemi no nie ma raczej przyszłości dla człowieka. W drugiej części, Rafał, pomówmy trochę o kondycji, może trochę raf koralowych, które tak chętnie Polacy odwiedzają w Egipcie, o zakwaszeniu oceanów i gatunkach inwazyjnych, które rujnują lokalne podmorskie ekosystemy, które tworzyły się przecież przez miliony lat. Możemy spróbować? Możemy spróbować. Dobrze. Michał Poklękowski, zapraszam na trzecią część drogowskazów już za chwilę. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I po raz trzeci wracają drogowskazy. Dziś mówimy o problemach mórz i oceanów. Ich problemy to także nasze kłopoty, bo bez zdrowych i bez czystych mórz i oceanów raczej no nie mamy szans na przetrwanie jako gatunek, o czym zresztą przekonują naukowcy. Oceany pokrywają 3/4 powierzchni Ziemi, zawierają 97% wody na świecie i stanowią 99% przestrzeni do życia na Ziemi. Ponad 3 miliardy ludzi polega na morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej, aby utrzymać się po prostu przy życiu. A niestety z mórz i z oceanów życie zaczyna ubywać w wyniku zanieczyszczenia śmieciami, zwłaszcza z tworzyw sztucznych i ścieków, a także przełowienia. Do tego dochodzą jeszcze zmiany klimatyczne. Ze mną w studiu cały czas Rafał Jankowski z WWF Polska. Witaj, Rafał, po raz trzeci i ostatni w drogowskazach. Witaj. W oceanach żyje niemal 200 tysięcy zidentyfikowanych, tak, rozpoznanych gatunków zwierząt. Jednak ich faktyczna liczba może sięgać milionów. Takie są szacunki, takie znalazłem w sieci. Niestety większość z nich nigdy już naukowcy nam nie opiszą i się o nich nie dowiemy, bo po prostu wyginą bezpowrotnie. Dlaczego, Rafale, trochę cię znowu sprowokuję, dlaczego nas powinien niepokoić nawet jakiś mały krab głębinowy czy jeżowiec, który może po prostu bezpowrotnie wyginąć? Na mój chłopski rozum po prostu jakieś ogniwo z łańcucha życia umyka bezpowrotnie. I nawet taki jeden krabik, który nam wyginie, on był dla jakiegoś innego stworzenia, na przykład pożywieniem, jedynym czasami. I to drugie stworzenie, które nad nim wyżej stało w tej drabince, przestaje mieć pokarm. Tak idziemy, aż dochodzimy do nas, do Homo sapiens. W środowisku chyba nie ma tak, żeby
że jakiś organizm czy jakieś zwierzę jest bez przyczyny. Za tym stoją często miliony lat ewolucji. I właśnie powinniśmy się nauczyć patrzeć na to jak jeden wielki mechanizm, który tak długo jak posiada wszystkie elementy, tak długo dobrze funkcjonuje. Trochę tak jak puzzle, które jeżeli mają wszystkie elementy, tworzą piękną całość. Jeżeli tych pojedynczych elementów brakuje, to może na początku nawet możemy nie zauważyć, jeżeli tych elementów jest powiedzmy 5000, tak? Albo nie zniszczy całości pięknego przekazu, ale im więcej tych elementów pozabieramy, tym bardziej będzie się kierować w tę stronę, że nagle z dobrze funkcjonującego mechanizmu, z dobrze działającego systemu będziemy mieć katastrofę. Bo tak jak powiedziałeś, jeden organizm żywił się tym jednym. Albo to była jakaś istotna część diety, na przykład jakiegoś ssaka morskiego. Mhm, na przykład. Tak. I wtedy się okazuje, że kilku tych elementów zabraknie i nagle cały system się może zawalić. Przykładów takiej niefrasobliwości, powiedzmy, to mieliśmy już dużo chyba najciekawsze. Mi się zawsze kojarzą te próby wprowadzania nowych organizmów w Australii, które momentalnie zapełniały nisze ekologiczne, powodując katastrofy i kryzysy. Wiesz o wielbłądach, o królikach, tak? Dokładnie. Tak. Które później próbowano zwalczać jeszcze innymi, tak? I dochodziło do tego, że ludzie tylko cierpieli, tracili swoje uprawy. Tak samo może się dziać, czy dzieje się już z ekosystemami morskimi, które są o tyle bardziej skomplikowane, czy trudne do ochrony, że my ich nie widzimy. A to, czego nie widzimy na własne oczy... Niekoniecznie nas musi interesować. Tak. I ciężej jest poznać. Mhm. Tylko pech polega na tym, znowu na mój chłopski rozum, że ta degradacja trwa długo. To jest ten pech właśnie, że jeżeli ten mały krabik z wyspy Pitcairn, gdzieś tam zagubionej na Pacyfiku, wyginie, bo na przykład zostanie wyłowiony, albo jego siedlisko zostanie zdegradowane, zatrute, zniszczone, jak zwał, tak zwał, i ten łańcuch zaczyna się nam rozsypywać, to trwa niestety lata. Miną pokolenia, zanim dojdziemy do tego momentu, kiedy, tak sobie myślę, aż nie będzie już niczego. Mi się wydaje, że to może nastąpić dużo szybciej. To znaczy, ja bym to bardziej przyrównał do takiej piramidy złożonej z klocków albo takiej jęgi, w której wyciągamy pojedyncze elementy i rzeczywiście jeden element, jeżeli wyciągniemy, jeszcze nam nie wpłynie jakoś mocno na stabilność całej konstrukcji. Ale my tych elementów wyciągamy bardzo dużo. Wprowadzamy masę zanieczyszczenia, zabijamy poszczególne gatunki, poszczególne organizmy, degradujemy całe środowisko, wprowadzamy antybiotyki do rzek, które później też wpływają do oceanów, przeławiamy całe ekosystemy, powodujemy, że duże drapieżniki, takie jak na przykład u nas foka czy morświn mają, czy mogą mieć gorsze warunki życiowe, tutaj szczególnie mówiąc o morświnie, tak? I w pewnym momencie okazuje się, że na tyle dużo tych elementów powyciągaliśmy, że nawet nie zauważymy, kiedy wszystko, za przeproszeniem, się... Pierdyknie. Rafale, oceany pochłaniają około 30% dwutlenku węgla powstałego w wyniku działalności człowieka i tym samym łagodzą skutki globalnego ocieplania. No właśnie, jak zmiany klimatyczne wpływają na kondycję mórz i oceanu. Większość ludzi na pewno tylko wie, że no, podnosi się poziom wody, tak, w wyniku też topnienia lodowców, tak, w morzach i oceanach, ale tych fatalnych skutków ocieplającego się klimatu chyba jest więcej, tych skutków, które fatalnie wpływają na morze i oceany. Tak, zdecydowanie można zacząć też przede wszystkim od podnoszenia się temperatury samych oceanów. Może my tego tak bardzo nie odczujemy, a przynajmniej nie w pierwszej kolejności, bo wydawać się może, o, będzie odrobinę cieplejsza woda, to może nawet dobrze, prawda? Może nawet dobrze. Natomiast dla wielu organizmów, które zamieszkują oceany, nawet drobna zmiana temperatury to jest zmiana w ogóle całego cyklu życiowego. Może być zabójcza po prostu. Może być zabójcza, może się okazać tak, że albo to miejsce, w którym przez setki tysięcy lat dane organizmy żyły, że teraz będzie to miejsce, które będzie nieodpowiednie, bo może na przykład zniknie jakiś element diety, a może po prostu będzie za ciepłe albo za bardzo zakwaszone. Może przez to, że zmieniła się temperatura, wejdzie jakiś inny gatunek, który będzie wypierał. I to wszystko będzie wpływało na to, że ten newralgiczny organizm, jakim jest środowisko, powoli będzie się zapadał. No właśnie powiedziałeś, trochę wyprzedziłeś moje pytanie, Rafale. Poziom kwasowości oceanów wzrósł o 26% od początku rewolucji przemysłowej. Zakwaszenie oceanu, to czytam, to nie moje mądrości, wynika przede wszystkim ze zwiększenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, a w rezultacie nasilonego rozpuszczania się tego gazu w wodzie morskiej. Zjawisko może być wzmacniane przez wpływ nawozów z pól uprawnych bezpośrednio do wody morskiej czy oceanicznej. Czytam, że rosnące zakwaszenie
dnie wody morskiej ma niszczący wpływ na skorupiaki i na rafy koralowe. Zgadza się. One mają, tak słyszałem, że te pancerzyki ich są słabe. One się robią cienkie. One się robią coraz cieńsze. One się zwyczajnie fizycznie rozpuszczają w wodzie. W Morzu Czerwonym, zwłaszcza w tak lubianym i chętnie odwiedzanym przez Polaków w Egipcie, są, albo raczej były w wielu miejscach najpiękniejsze rafy koralowe na świecie. Takie opinie płetwonurków też słyszę. Przy większych skupiskach hoteli są dosłownie zadeptywane, niestety, bo sam to widziałem. Słyszę od znajomych nurków, że z roku na rok wyglądają coraz gorzej. Obumiera też wielka rafa koralowa. Podobno jak rafy obumrą, tak na dobre, no to skończy się życie w morzach i oceanach. I też my będziemy mieli nasze dni policzone. 75% gatunków ryb, które zamieszkują morze i oceany, są właśnie związane z rafami koralowymi. To są takie jedne z największych ostoi bioróżnorodności na świecie, jakimi dysponujemy. No i niestety ten zmieniający się klimat, wzrastająca temperatura mórz i oceanów, a co za tym idzie, jak już powiedzieliśmy, wzrost kwasowości, no ale też turystyka tutaj nie pomaga. To wszystko doprowadza do sytuacji, że te rafy koralowe obumierają. One białe się robią, tak? One się robią białe. Tak, one się robią białe, bladną. To znaczy zostaje z nich szkielet po prostu, tak? Ten wapienny szkielet. Tak, nie zostaje tam już żadne życie i zostaje właśnie ten szkielet, przez co zanika schronienie dla wielu gatunków ryb. Zanika możliwość zdobywania pokarmu, więc... Rozrodu, bo one tam te małe tam się po prostu, są takie przedszkola troszeczkę są rybie. No dokładnie, więc wszystkie te funkcje, które rafy koralowe pełniły, w momencie, kiedy pozostaje sam szkielet, tutaj jakby nie ma już żadnej możliwości tego, żeby one mogły kontynuować i zapewniać schronienie, miejsce do rozrodu, miejsce do polowania dla tych milionów organizmów, które żyją pod wodą. A czy kto w ogóle wpadł na taki dość szatański pomysł, żeby infrastrukturę hotelową stawiać, tu mówię o Egipcie akurat w tym przypadku, żeby stawiać bezpośrednio prawie że na rafie koralowej? No to nie ma takiej mocy, żeby ludzie z naturalną dla naszego gatunku ciekawością świata, no po prostu nie szli tam gromadnie i nie deptali po tych koralowcach. No ale o to chodzi chyba. No właśnie o to chodzi, żeby nie musieli iść przez pustynię, czy jechać kamperem, czy tam jeepem przez, nie wiem, 20 kilometrów, żeby zejść i sobie posnurkować na rafie, tylko ją mieli po prostu, wiesz, wychodzisz z hotelu, wchodzisz i zaczynasz deptać po tych koralach. Ja sobie wyobrażam, o ile więcej musiał kosztować pokój w hotelu, w którym mógł się zareklamować bezpośrednie wyjście na rafę koralową. Oceany są największym źródłem białka na świecie. Dla ponad 3 miliardów ludzi stanowią one główne źródło pozyskiwania właśnie białka. Rybołówstwo w sposób bezpośredni i pośredni zapewnia pracę ponad 200 milionom ludzi na świecie. A jak już nie będzie czego łowić rafale, no to pracy dla nich też zabraknie. To system naczyń połączonych, który człowiek cały czas nam rozmontowywuje. To będzie problem społeczny. Znaczy, to już się robi problem społeczny. To znaczy w krajach globalnego południa, w krajach rozwijających się, już możemy w tym momencie obserwować to, że ten sektor rybołówstwa, czy sektor przetwórczy, czy nawet sektor turystyczny, który gdzieś tam jest związany w jakiś sposób powiązany z rybołówstwem, że to jest coś, co bardzo drastycznie się zapada. Tych ryb fizycznie już zaczyna brakować. Tak jak rozmawialiśmy w poprzedniej części, 90% stad ryb jest poławianych na najwyższym możliwym poziomie lub przeławianych, więc tutaj nie ma się co czarować. Ta sytuacja nie będzie się polepszać, jeżeli nie będziemy wprowadzać radykalnych rozwiązań, jeżeli nie będziemy jako konsumenci podejmować odpowiedzialnych decyzji, ale też jako kraje, jako państwa nie będziemy wdrażać odpowiednich środków ochrony i to możliwie jak najszybciej. Wiesz, bo ci ludzie po prostu zostaną bez roboty zwyczajnie. Tak. I co z nimi potem, nie? Co z nimi? No to jest dobre pytanie i myślę, że jeszcze dużo osób nie próbuje sobie na nie odpowiadać i wiele rządów. Za parę lat będziemy mieli poważny kryzys ekonomiczny, ekonomiczno-społeczny właśnie w tych biedniejszych regionach. To mam nadzieję, że jak się spotkamy za parę lat w studiu drogowskazów Rafale po raz kolejny, to będziemy mieli jakieś bardziej optymistyczne wieści w tym zakresie. Gatunki inwazyjne rafale to kolejne zagrożenie dla wielu mórz, najczęściej niechcący zupełnie przenoszone przez człowieka, spuszczane na przykład z wodą balastową przez statki, przedostające się przez sztuczne kanały, znajdują potem na drugim końcu świata sprzyjające warunki do życia i zagrażają rodzimym ekosystemom. Sam widziałem 2,5 roku temu dokładnie jadowitą rybę skrzydlicę. Nie wiem, czy kojarzysz skrzydlice? Takie pierzaste. Tak. One są niebezpieczne, tak? Nawet w akwariach są trzymane, nie polecam, bo można źle skończyć, tak? Jak się człowiek nadzieje na taki grzbietowy kolec. I widziałem taką jadowitą skrzydlicę żywą w naturalnym środowisku na południu Krety. One przedostają się z Morza Czerwonego do Morza Śródziemnego przez kanał Suezki właśnie. A w Morzu Śródziemnym nie mają żadnych wrogów. I takich gatunków jest więcej. Dlaczego gatunki inwazyjne, o których się, mam wrażenie, jeszcze trochę mało mówi, które się są przerzucane z jednego końca świata na drugi, potem robią takie spustoszenie? No właśnie, to nie jest jeszcze problem popularny. Myślę, że jeszcze przez długi czas nie będzie, bo nie jest bardzo medialny, tak? W jaki sposób zafascynować ludzi tym tematem?
tematem, to już może bardziej pytanie do mediów. Że ryba z Morza Czerwonego nagle sobie żyje w Morzu Śródziemnym na przykład. O, tak? To nie problem, prawda? No, właśnie. No, natomiast tak jak mówiłeś, jeżeli taka ryba trafi do nowego siedliska, często znajdzie tam sprzyjające warunki, albo inaczej, jeżeli znajdzie tam sprzyjające warunki, prawdopodobnie nie będzie miało naturalnych wrogów. I tych dróg właśnie dostania się też jest kilka. Jeżeli mówimy o ekosystemach morskich, no to właśnie tak jak tutaj w przypadku Morza Śródziemnego, tak, ten kanał Suezki, który może podprowadzić zwierzęta z Morza Czerwonego. To jest z wodami balastowymi albo po prostu przyczepione jakieś muszle czy inne pąkle do statków w momencie pływania, bądź też czasami gatunki, które zostały wzięte z jakiegoś powodu na pokład, na przykład po to, żeby mieć pokarm, ale się okazuje, że nie zostaną zużyte, więc mogą być wrzucone z powrotem do wody. Znaczy, to jest jakby prawnie chyba zakazane, jeżeli się nie mylę. Nie powinno się takich rzeczy robić, ale to nie znaczy, że ludzie tego nie będą czynić. Podobno najbardziej zagrożony ekosystem spośród mórz i oceanów na świecie ma obecnie Morze Śródziemne. Tak. Aż się nie chcę wierzyć, nie? Ja akurat dobrze znam ten akwen, czysta, krystaliczna woda. Często wybieram takie, wiesz, bardzo odosobnione miejsca, żeby sobie uprawiać sesje freedivingowe, jakiegoś takiego delikatnego snurkowania. I muszę powiedzieć, że widok pod powierzchnią morza jest coraz bardziej smutny akurat w tym akwenie. Jest puste to morze. Nie ma dużych ryb, jest pełno śmieci. Woda jest jeszcze krystalicznie czysta, ale niech to nie będzie złudne. Od lat 50. ubiegłego wieku właśnie ta sytuacja w Morzu Śródziemnym się coraz bardziej pogarsza. Czytałem ostatnio badania, które mówiły o tym, że spośród wszystkich organizmów średnio 34% te zwierzęta się zmniejszyły, tak? Mamy o 34% mniejsze zwierzęta niż mieliśmy kilkadziesiąt lat temu. Dodatkowo 20 kilka procent. Właśnie, były prowadzone badania na Morzu Śródziemnym. No i rezultaty są dość pesymistyczne, to znaczy populacje gatunków ryb odławianych i nieodławianych zmalały o 34%. Największe drapieżniki, takie jak tuńczyki, rekiny, nawet o 40%, a ssaki morskie o 41%. I populacje organizmów, które znajdują się najniżej w łańcuchu pokarmowym, skurczyły się o 23%, więc to są zatrważające liczby. To jeżeli byśmy przełożyli to na populację Polski, to teraz zamiast 40 milionów mielibyśmy 30 albo 25 milionów obywateli. I dlaczego tak się uwziąłem akurat na Morze Śródziemnym? Bardzo je lubię, bardzo je kocham. Jest stosunkowo blisko nas i jest tak często odwiedzane przez Polaków, tak? Bo w czasy, no pandemia jakby trochę zatrzymała ten proces, ale w czasy tam jednak były bardzo pożądane, łatwo dostępne, tak? Gdzieś tam powiedzmy na Korfu, na Rodos, na Krecie, na Sycylii, na Balearach. No i niestety tu trzeba trochę naszym słuchaczom podpowiedzieć, że to morze jest w bardzo złej kondycji. Mimo, że może się wydawać bardzo czyste i przyjemne i ciepłe i fajne, to niestety ma ogromne problemy i niestety robi się pustynią powoli. Taką ekologiczną, biologiczną, życiową pustynią zwyczajnie. No właśnie, tak jak wspomniałeś, pewnie masz dużo większe doświadczenie ode mnie, jeśli o to chodzi, bo masz nurkuję po prostu. Tak, masz tą wizję lokalną i obserwację z kilku czy kilkunastu lat, więc widzisz, jak te ekosystemy się... Z roku na rok jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej, no i niestety, mimo tego, że Morze Śródziemne jest tym najbardziej zagrożone, to podobna rzecz może czasami w mniejszej skali, ale dzieje się tak naprawdę na całym świecie. Jak zachowywać się na plaży podczas wypoczynku, żeby nie szkodzić morzu, Rafale? Słyszałem, że na Hawajach nie można wejść do morza, do oceanu, przepraszam, bo tam jest Pacyfik, nie można wejść do oceanu, będąc wysmarowanym olejkiem do opalania, bo szkodzi on polipom koralowców. No i te wieczne też niedopałki między kamieniami, ziarnami piasku, które są wszędzie, o których już trochę mówiliśmy wcześniej w drogowskazach. Ale zobacz, nawet nie można się wysmarować kremem, bo on szkodzi. No bo to jest mikroorganizmom, bo to jest chemia. Tak. No właśnie, ja się trochę cieszę, nie z tego, że on szkodzi, tylko z kolei z tego, że coraz bardziej jakby rynek konsumencki jest coraz bardziej świadomy i z tego też wynika to, że się pojawia coraz więcej alternatywnych rozwiązań. Właśnie olejki do opalania, czy nawet jakieś płyny do kąpieli, z których też często ludzie korzystają, szczególnie nad bardziej słonymi akwenami. Są to już płyny, które są bardziej ekologiczne, zawierają więcej naturalnych substancji, więc jest jakieś światełko w tunelu. Natomiast nasze życie to jest chyba jedno wielkie takie pasmo wzrastające świadomości, a przynajmniej powinno być. Powinniśmy być uważni na wszystko, co się dzieje dookoła nas, na to, jakie produkty kupujemy, jaki one mają wpływ później na rzeczy, które są dookoła nas. Cytując klasyka, powinniśmy cały czas się uczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. To był Rafał Jankowski z WWF Polska. Fajnie, że do mnie wpadłeś. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję Państwu. Jeśli chcecie nam coś przekazać, piszcie na drogowskazy@skrok.pl, szukajcie naszej strony na Facebooku, a podcastów z naszych rozmów na kanale Eskarok na YouTubie. Michał Poklękowski, dziękuję Wam za dziś i do usłyszenia. Drogowskazy.